Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Dziś powiem parę słów na temat pewnych modyfikacji, które pojawiły się w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego dotyczących postępowania u kobiet z niedoczynnością tarczycy, z chorobą Hashimoto, z obecnymi przeciwciałami, kobiet, które planują ciążę bądź też są w ciąży. W tej nowej rekomendacji zmieniono nieznacznie zakresy norm TSH, czyli takich wartości, do których dążymy w leczeniu kobiet z niedoczynnością tarczycy, które są w ciąży i w zależności od różnego, od tych, w którym są trymestrze ciąży, te rekomendacje nieznacznie właśnie się zmieniły. Może jeszcze powiem tylko dwa słowa na temat nadczynności tarczycy, bo niedawno była mnie pacjentka właśnie z chorobą Graves-Basedowa. Pani bardzo zastraszona tym, co przeczytała w internecie na temat tej strasznej choroby. To nie jest choroba straszna, to jest choroba, którą spokojnie można leczyć, również w czasie ciąży. Wywołana jest obecnością przeciwciał, które stymulują tarczycę do produkcji bardzo dużej ilości hormonów. Czy to jest sytuacja korzystna dla płodu? No otóż nie. Niestety te dzieci w momencie, gdy są jeszcze w brzuszku u mamy, są zagrożone zahamowaniem wzrostu wewnątrzmacicznego, mogą pojawiać się zarośnięcia kości czaszki, czyli tak zwana kraniosynostoza. Może pojawiać się bardzo szybka akcja serca, tachykardia, te płody są bardzo aktywne ruchowo. No i jak się rodzą te dzieciaczki, to one mają niską masę urodzeniową, wymagają leczenia, ale leczy się akurat te noworodki pań, które chorują na chorobę Graves-Basedowa bardzo łatwo. Poza tym przeciwciała, które produkuje organizm matki, tak wcale łatwo nie przechodzą przez łożysko. Szacuje się, że około 3-4-krotnie musi być przekroczona norma stężenia tych przeciwciał, tak zwanych trabów, żeby pojawiły się objawy nadczynności tarczycy u noworodka. Ale jest to sytuacja dość rzadka. Zajmiemy się teraz sytuacją znacznie częstszą, czyli niedoczynnością tarczycy subkliniczną i klinicznie jawną. Ja sobie pozwolę teraz zerknąć na komputer, bo to jest tak dość złożony, z dużymi cyframi, z dużą ilością też po przecinku modyfikacja. Uznaje się obecnie, że TSH powyżej 3,18 w pierwszym trymestrze, powyżej 3,44 w drugim trymestrze oraz powyżej 3,53 w trzecim trymestrze jest to stężenie TSH nieprawidłowe, świadczy o subklinicznej niedoczynności tarczycy wymagającej leczenia lewotyroksyną. Natomiast stężenia między 2,5 a 3,18 jednostek na litr w pierwszym trymestrze ciąży jest to podejrzenie niedoboru hormonów tarczycy i za wdrożeniem leczenia przemawiają dodatnie przeciwciała anty-TPO lub anty-TG i również dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób autoimmunologicznych. I to jest taka szara strefa, kiedy można włączyć, można nie włączać. Są prace, których porównywano w takiej właśnie w tej szarej strefie kwestie włączenia lewotyroksyny i nie włączania tego leku. No i na niewielkiej grupie badacze stwierdzili, że iloraz inteligencji tych dzieci nieleczonych, których matki nie przyjmowały lewotyroksyny w czasie ciąży, był nieznacznie niższy niż dzieci, których matki przyjmowały lewotyroksynę. Jak Pani zwróciły uwagę, zapewne, te stężenia są do drugiej cyfry po przecinku. No i konia z rzędem temu, naprawdę, kto jest w stanie udowodnić i zapewnić na 100%, że dane laboratorium trzyma wszystkie możliwe standardy, jeśli chodzi o pobieranie, jeśli chodzi o transport próbek, jeśli chodzi o oznaczanie. Przywiązywanie wagi, moim zdaniem, to jest absolutnie moje osobiste zdanie, do tej drugiej cyfry po przecinku jest bez sensu i tylko wprowadza naprawdę niepotrzebny stres. Jeżeli są obecne przeciwciała, jeżeli TSH jest powyżej 2,5, to na pewno włączenie lewotyroksyny jest zasadne, moim zdaniem. I zresztą nie tylko moim, bo to jest zdanie również ekspertów i po raz pierwszy w sumie tak w Polsce widziałem, że eksperci też się potrafią kłócić. W
w sytuacjach, kiedy mamy bardzo wysokie TSH, no powyżej 3,5, to na pewno tą małą dawkę lewotoroksyny należy włączyć. Natomiast bardzo proszę Panie, żeby nie dawać się wkręcać w rozpoznawanie chorób autoimmunologicznych tylko i wyłącznie na podstawie badania USG. A jeżeli na podstawie badania USG stwierdzi lekarz, że tata czy co mu się nie podoba, ma Pani prawidłowe TSH, ale mimo to włączymy, nie, te przeciwciała też ani jednych, ani drugich nie ma, ale tak czy owak Pani włączy lek. Drogie Panie, zasięgnijcie opinii drugiego, a nawet i trzeciego lekarza. Mówię to na podstawie sytuacji, która miała niedawno miejsce u mnie w gabinecie. Standardowo na początku ciąży u wszystkich pań oznaczamy stężenie TSH. I w sumie chyba jesteśmy ewenementem w skali europejskiej, bo takiego zalecenia chyba żadnej kraju w Europie nie ma. Przynajmniej na prezentacji, której miałem okazję słuchać, tak padło takie stwierdzenie, że jesteśmy jedyni. Jeżeli TSH jest poza zakresem normy, to wtedy warto również oznaczyć te przeciwciała. I również jeżeli to TSH jest na granicy normy, jeżeli TSH jest prawidłowe, drogie Panie, nie wydawajcie pieniędzy na pełną diagnostykę hormonalną. Ten pakiet może nie jest drogi tarczycowy, no przeciwciała są już znaczącym kosztem. Naprawdę w rutynowym nadzorze nad osobą, która nie ma obciążonego wywiadu rodzinnego, nie ma obciążonego wywiadu nawracającymi poronieniami, stratami ciąż, porodami przedwczesnymi, wystarczy nam do nadzoru ocena TSH. Życzę Wam optymizmu, życzę Wam wspaniałych wakacji, słonecznych, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających. Do zobaczenia.